Dziękuję bardzo. Głodny pan jest? Strasznie jestem głodny, strasznie. O, to się doskonale składa. Mamy tutaj mnóstwo jedzenia. Akurat jutro byśmy musieli to wszystko wywalić. A tak zawsze coś tam się uratuje. Coś na porządek do picia może? Do picia poproszę może wodę? Woda! Proszę bardzo. Diabelskie jacuzzi czy leśna sadzawka? Czyli co? Gazowana czy nie? Nie, bez gazu. Bez gazu. Czyli leśna sadzawka. Dobrze, to poproszę tę sadzawkę. A może być ta sadzawka zimna? Sadzawka skuta lodem. Proszę bardzo. Dobrze. Coś do jedzenia? To na pierwsze poproszę może rosół? Co takiego? Rosół. Gdzie pan wypatrzył rosół? No właśnie, że nie ma. Oczywiście, że nie ma. A to tutaj dania kuchni polskiej co i nie ma rosołu? Proszę pana, to nie jest jakiś bar u Ziutka, czy u innego Psiutka, tylko karczmo, oberża, welęgarnia smaku. I u nas nie ma zup, co najwyżej są polewnice. Dobrze, w takim razie, czy jest może taka polewnica rosół? Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która smakiem i konsystencją przypomina rosół, to na pewno nie nosi prymitywnej nazwy rosół. Tak samo jak ja nie nazywam się kelner. A jak się pan nazywa? Jadłopodawca. W takim razie, panie jadłopodawco, co to jest za polewnica? Przedbitewny wzmacniacz woja. Pomidorowa. A pobitewne pobojowisko? Flaki. A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? Rosół. Dobrze. To proszę pana, poproszę tę pierwszą dywizję. Całym zdaniem. Poproszę pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Bo by pan dostał bez makaronu. A przepraszam, a dlaczego ta pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki to jest rosół? A gdzie się sformowała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? W Sielcach. Jaka tam płynie rzeka? Oka. Co pływa w rosole? Jasna sprawa, czyli to pewnie będzie to grochówka, tak? Z grochu powstałeś i w groch się obrócił. Jedzmy, ale pamiętajmy o rzeczach ostatecznych. W końcu wszystko, co zjemy, i tak ostatecznie. Coś na drugie? Na drugie tak. Schabowy, ziemniaki, kapusta. Ale będzie zgadywania? Jak tam jest schabowy, po waszemu? Nie wiem. Nie wiem, na pewno pan wie. Wiem, ale milczę w 13 językach. I tak się będziemy bawić jak idioci? Proszę pana, nie po to ktoś siedział całą noc w pocie czoła, wymyślając te wszystkie nazwy, aby pan teraz tu przyszedł i te wszystkie nazwy bezceremonialnie, po chamsku i grubiańsko zignorował i zlekceważył. Kto to wymyślał? To bez znaczenia. Szymona, ja się nie będę godzinę zastanawiał, czy ten głupek z drugim głupkiem pod jeszcze głupszymi nazwami pana ukrywał. Jestem zdumiony. Widzę, że pan przyszedł do nas się tylko bezmyślnie nażreć. Panie, tu jest 146 pozycji. Ja się nie będę zastanawiał godzinami, bo jestem głodny.
Dobry klient, dobry. Szukaj, szukaj, szukaj. Dolegliwość pijanego wieśniaka? Wątróbka. Tuchaj bej na palu? Szaszłyk. Bochun na palu? Też szaszłyk. Dam to szaszłyk, to szaszłyk. Ten był drubiowy, to nie jest wieprzowy. Krowa w Budapeszcie? Krowa w Budapeszcie to jest gulasz, tak? Placek po węgiersku. Czekaj pan. Podeszwa w piachu? Schabowy w panierce. Ha! Dobrze. To poproszę tę podeszwę. W piachu, bo bym dostał bez piachu. Nie wiem, skąd spada głosie ten triumfalny ton, bo tak się składa, że podeszwy wyszły. Nie! Tak! Bo wytyczka z odkusza zjadła wszystko, co się rusza. To jak nie schabowy, to poproszę mielony. Wracamy do gry. Przysmak bez depilacji? Golonka. Pod łóżkiem chorego kasztelana? Kaczka. Biuro rzeczy znalezionych? Mielony. Cholera, tyle czasu dziecko by to zgadło, a ten tu siedzi, kombinuje, matko jedyna. Ale się udało. Satysfakcja. Zadowolony pan? Tak. A jeszcze ziemniaki i kapusta. Zacznijmy od ziemniaków. Połowa Ryszarda? No, nie wiem. Ryż. Ryż. Art. Jurant w bramie? Frytki. Dlaczego jurant w bramie to frytki? Pędził ślepy, nie zauważył kratownicy. Polne gamonie? Ziemniak? Tak! Polne gamonie! To łatwe! Łatwe! To muszę zmienić. Albo byle łajza przychodzi i zgaduje od razu. Albo już też tam! Wymyślałem, kurde, cały dzień już tam 23 nie miałem siły. Zmęczony byłem, jeszcze taka koleżanka przylazła, tam tylko gitarę zawracała. No jak tam? Z tą koleżanką coś tego? Odpiewa wrotki? Właśnie nie, cholera, tam nic nie było, bo to się nagadałem, herbatę opiłem. No jak pan jej takie rebusy wymyślał, co ma robić? Jak jest głupia, to niech spada. Dobra, troszkę kapusta panu daruję, bo tutaj się kuchasz, nie doczekasz, pan się domyśli, co to jest kapusta. Jak kapusta jest? Zielony donosiciel. To wszystko, tak? Nie! Jeszcze chciałem alkohol? Tylko pan mnie podpowiada, już wiem, o co chodzi. Wiem, czym kura wodę pije. Poproszę. Gul, 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 gul. Gul, 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 gul. To jest piwo, tak? Indyk. To nie ma sensu. Tylko się pan ośmiesza. Proponuję panu pocałunek na zapleczu. To się jednak trochę za mało znamy. Tak się nazywa drink. Wódka i taka zielona woda z Biedronki. Słyszałem to wszystko na zapleczu w kuble. Nie, bo ja myślałem, że my na zapleczu. Pan w tym stroju z piórem, matko jedyna. Poproszę pocałunek na zapleczu.
Z języczkiem? Proszę? Ze słomką? Ze słomką się przestraszyłem, że pan do tematu wraca, ma. Zlituj się pan. Poproszę pocałunek ze słomką. Całym zdaniem. Wobec tego ja pomogę. Powtarzamy za mną. Bardzo uprzejmie poproszę. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. Kochany panie jadłopodawco. No i dalej Pinokio idzie sam. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. O pocałunek na zapleczu z języczkiem. I po czymś takim pan jeszcze będzie jadł? Nasz człowieku, zdrowie. Rozumiem, że to wszystko, tak? Wobec tego zmierzam do kuchni, ale zanim to zrobię, muszę pana uprzedzić, iż wszystko w naszym lokalu płatne jest z góry, gdyż jego zasadą jest to, iż wszystkich naszych klientów traktujemy jak potencjalnych złodziei. Wobec tego spytam teraz o formę płatności. Karta czy gotówka? Jako, że zwitków papierowych mi brakuje, zabulić was ci muszę plastikowym osielcem. Znaczy, ponieważ nie ma pan ze sobą wystarczająco wiele gotówki, zapłaci pan kartą. Już ci! A pomykajże, chyżo, do gotowalni, iżby tam jadłosprawiać piorunem obiadyniec na grzmociu. Znaczy, mam iść popędzić kucharza.